Gość Radia Płońsk. Muzycznie w dzisiejszej audycji gość Radia Płońsk będzie, bo naszymi gośćmi, nie jednym, nie dwoma, kilkoma, będzie zespół Kaplica z Raciąża. Z tym zespołem, z jego członkami rozmawiała Marianna Góralska i to jej oddajemy głos. Powiedzcie kilka słów na temat swojej muzyki, jakbyście mogli ją opisać. Chodzi mi oczywiście o samą definicję, ale po prostu o wasze odczucia. Muzyka stara jak świat. Punk, ale nie, nie typowy rasowy punk, trochę zmieniony przez nas. Dlatego, że każdy z nas przez te ponad 20 lat nabrał innego wyobrażenia o muzyce. Chłopaki zaczynali grać typowego rasowego punka. Ja wywodzę się z nurtu bardziej metalowego, więc pomieszaliśmy. Zrobiliśmy mały eksperyment. Myślę, że wyszło to wszystko w porządku. Zespół od czasu powstania, czyli od 91 roku, przychodzi wiele zmian. Zespół zmieniał się kilkakrotnie i nie jest powiedziane, że nie będzie się zmieniał. Cały czas jesteśmy otwarci na drugiego gitarzystę. Szukamy drugiej gitary. Więc skład może się zmienić w każdej chwili. To wszystko zależy od naszego wyobrażenia o tym zespole, o muzyce, którą chcemy wykonywać. Jak długo pracowaliście nad powstaniem swojej płyty? Za długo, dlatego że przeszkodziło nam wiele czynników, niezależnych zupełnie od nas, tak? No na przykład sprawa z wirusem. Płyta powstałaby szybko, bardzo szybko, dlatego że materiał był w głowach, materiał był gotowy. Wszystko było ułożone, wszystko było przygotowane, tak? Mieliśmy koncepcję, do której zmierzaliśmy, której się trzymaliśmy, którą chcieliśmy wykonać, tak? No, tak jak mówię, sama rejestracja ścieżek dźwiękowych zajęłaby 2-3 miesiące z profesjonalnym masteringiem, ekwalizacją i tak dalej. No niestety dopadła nas historia związana z COVID-em, więc musieliśmy wszystko jakby zamrozić na pewien czas. Teraz kilka słów o utworze. Do kogo jest skierowana płyta? Skąd czerpaliście inspiracje? Inspiracje były czerpane z życia tak naprawdę. I płyta skierowana jest do ludzi, którzy rozumieją tę muzykę, którzy coś tam w życiu przeżyli, coś tam wiedzą, przez coś przeszli i tak naprawdę nie są ani głusi, ani ślepi na to, co się dzieje wokół nas, tak? Czy do wszystkich jest płyta skierowana? Nie, na pewno nie. Na pewno nie do wszystkich. Nie oszukujmy się i nie mówmy, że to jest płyta dla każdego, bo nie jest to płyta dla każdego. To gdzie można zdobyć waszą płytę? Płytę można zdobyć u menadżera zespołu. Numer kontaktowy do menadżera jest podany na oficjalnym profilu na Facebooku. Teraz kwestia koncertów. Macie jakieś plany? Cały lipiec mamy zarezerwowany, więc tutaj cieszymy się bardzo z tego powodu, dlatego że istniało ryzyko, że w ogóle nie będziemy grać w lipcu, prawda? Że to wszystko zostanie przeniesione. Nie wiadomo kiedy, ale że się nie odbędzie po prostu. To dla zespołu, który tak naprawdę zaczyna coś od nowa, coś w zasadzie robi słuszną robotę i chce ją robić, to byłby koszmar, gdyby nie było koncertów. Bo same próby to nie wszystko, nie oszukujmy się, tak? Próby są po to, żeby szlifować swoje zgranie ze sobą i zrozumienie wzajemne na scenie. A scena jest po to, żeby po prostu żeby żyć. Jak oceniacie waszą płytę, Przebudzenie? Jak my ją oceniamy? Jestem bardzo. No pewnie. Jesteśmy bardzo. Tak. Warto wspomnieć, że realizacja była wykonana u Darka Pepciaku Daniszewskiego w Płońsku. Tam nagrywaliśmy tą płytę, tam było wszystko dopracowane. Darek jest osobą bardzo cierpliwą i... Którego pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy cię, Darku, dziękujemy ci bardzo. Jest bardzo cierpliwy, jest bardzo wyrozumiały i jest zawodowcem. Z Darkiem znam się nie od dziś, nie jest to żadne klepanie po plecach, ani schlebianie, po prostu taka jest prawda. Darek jest profesjonalistą. Tak, więc jesteśmy zadowoleni. Zarówno z szaty graficznej, jak i z samej realizacji dźwięku. Z aranżacji tak naprawdę też, bo to, że ta płyta brzmi jak brzmi, to nie jest tylko zasługa studia, w którym nagrywaliśmy, ale też całego zespołu. Mam na myśli tutaj zgodę, którą zespół mi udzielił na pewną zmianę utworów, które były wcześniej wykonywane beze mnie, tak? Zostały te utwory, teksty zostały przerobione wspólnie. Z Albertem siedzieliśmy nad tekstami, zmienialiśmy je, żeby one miały po prostu jakąś logikę w sobie, zawierały logikę. Gitara, tak jak mówię, tak jak powiedziałem na początku, jestem gitarzystą grającym nieco ostrzejszą muzykę, więc ten aranż, wiadomo, już jest w tym, czuć, że to jest punkowa kapela, ale jest w tym taki metalowy pazur. Więc tu dostałem zielone światło od chłopaków i za to jestem im wdzięczny i myślę, że oni też, im też to się podoba po prostu, tak? Gdyby im się nie podobało, to by ta płyta nie powstała. Oczywiście. Tak, panowie? Zgadza się. Co daje wam muzyka? Czy wyobrażacie sobie, że moglibyście bez niej żyć, bez grania i bez koncertów, bez fanów? Nie,
chcę mówić, że muzyka jest dla mnie, mam na myśli też i pewnie tutaj chłopaków, także dla nas, ale skupmy się, że mówię o sobie. Nie chcę mówić, że ona jest wszystkim, bo to jest takie oklepane, tak? I nie chcę też mówić, że gdyby muzyka nie istniała, to ja bym nie istniał, my byśmy nie istnieli. Ona jest jakimś, ona jest wypadkową tego, co w nas siedzi tak naprawdę, tak? Jest głównym składnikiem tego, co chcemy w życiu osiągnąć. A chcemy grać, chcemy koncertować, chcemy zostawić jakiś ślad po sobie, chcemy, żeby ktoś kiedyś po prostu wziął płytę, czy włączył sobie jakiś koncert i posłuchał, jak graliśmy i pomyślał, czy nawet powiedział, że kurczę, oni mieli przekaz. Nie była taka zwykła kapela gdzieś tam z jakiejś mieściny, gdzieś tam na północnym Mazowszu, tylko to byli ludzie, którzy mieli naprawdę pomysł na siebie. Muzyka jest rodzina. Przede wszystkim na pierwszym miejscu jest rodzina. Muzyka jest dopełnieniem samego siebie i nie byłoby tej muzyki, gdyby nie nasi najbliżsi, tak? Gdyby nie nasze partnerki, żony, gdyby nie nasze dzieci też. Także rodzina na pierwszym miejscu, a muzyka jest dopełnieniem tego wszystkiego. Jakie macie plany na przyszłość? Grać i jeszcze raz grać. Tak łatwo jest zwariować, tak trudno ocknąć się, tak ciężko jest zrozumieć, że prawda leży gdzieś.